Powiedzmy, że mamy najprostszy chyba ciąg, no może poza ciągiem stałym, najprostszy ciąg arytmetyczny, mianowicie ciąg kolejnych liczb naturalnych 1, 2, 3, 4, no aż do n. Prawda? To jest ciąg arytmetyczny, no o różnicy 1, prawda? Każdy następny wyraz powstaje przez dodanie jedynki do poprzedniego. No i powiedzmy, że chcemy obliczyć sumę wszystkich jego wyrazów, oznaczmy ją przez sn, czyli sumę kolejnych liczb naturalnych od 1 do n. Czyli to będzie 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 kropeczki i plus n. No, można to zrobić na kilka sposobów. My to zrobimy w taki sposób dosyć trikowy, a mianowicie napiszmy sobie tę sumę jeszcze raz, ale w odwrotnej kolejności. Czyli napiszmy sn, no to też będzie ta suma, czyli tak, n, potem n minus 1, potem jest n minus 2, potem jest n minus 3, no i 3 kropeczki i ostatni wyraz 1. No, no oczywiście to suma tych wszystkich wyrazów zapisanych w tej kolejności czy w tej kolejności, to jest to samo. No i teraz powiedzmy, dodajmy do stronami te dwie równości, tak? Czyli dodajemy je do siebie stronami. No i co? Po lewej stronie dostaniemy no, dwa razy nasza suma, czyli 2sn. No dobrze, a po prawej stronie no to będziemy dodawać może tak kolejno, czyli co? Pierwsze dwa jak do siebie dodamy, no to dostajemy n plus 1. No, suma następnych wyrazów, 2 plus n minus 1, no 2 plus n minus 1, tak, to jest znowuż n plus 1. No, dodajemy następne, potem mamy 3 plus n minus 2, no 3 plus n minus 2, to znowuż jest n plus 1. No, no widać, jaki tu jest mechanizm, no oczywiście, prawda? W tym górnym wierszu, jak przechodzimy o jedno miejsce w prawo, no to musimy dodać jedynkę. Prawda? W dolnym wierszu każdy następny to jest, musimy odjąć jedynkę. Wobec tego sumy, oczywiście sumy tych wszystkich wyrazów kolejno będą takie same. No, czyli tutaj będzie znowuż n minus 1, przepraszam, n plus 1, no aż do ostatniego wyrazu n plus 1. No dobrze, ale ile mamy teraz tych wyrazów n plus 1? No tyle, ile mieliśmy tutaj wyrazów tego ciągu, czyli n. Czyli możemy napisać taką równość. 2 razy nasza suma to jest n razy n plus 1. No i teraz dzieląc sobie strony przez 2, otrzymujemy wzór na sumę liczb naturalnych od 1 do n, mianowicie to jest n razy n plus 1 podzielone przez 2. No, no i w ten sposób, jeżeli na przykład chcemy obliczyć sumę od 1 do 100, tak, czyli 1 plus 2 plus 3 plus 100, no to nie musimy tak dodawać po kolei, tylko wiemy, że to będzie 100 razy 101 podzielone przez 2, czyli 50 razy 101, czyli co? 50 razy 100 to jest 5000, 5050. No więc dosyć szybko za pomocą tego wzoru możemy obliczyć sumę tych liczb naturalnych. Otóż jeżeli teraz zapiszemy ten wzór troszeczkę inaczej, a mianowicie n, i tutaj n plus 1 przez 2, to możemy zobaczyć, że on ma pewną taką strukturę, że tu mamy ostatni wyraz naszego ciągu arytmetycznego, czyli to jest an, a to jest a1. A to jest pierwszy. Prawda? Pierwszy był 1, ostatni był n. No i to jest średnia arytmetyczna, czyli przynajmniej dla tego ciągu arytmetycznego takiego najprostszego, sn to jest n razy a1 plus an. Średnia arytmetyczna wyrazu pierwszego i ostatniego, razy ilość wyrazów. No i jak zobaczymy może w następnym filmie, rzeczywiście taki wzór
obowiązuje dla dowolnego ciągu arytmetycznego i w gruncie rzeczy dowód tego jest dokładnie taki sam albo bardzo podobny do dowodu wzoru na sumę n liczb, pierwszych n liczb naturalnych i zachęcam może do samodzielnej próby udowodnienia tego wzoru, no mniej więcej w taki sam sposób.